Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Ekscelencjo księże arcybiskupie, metropolito gnieźnieński, prymasie Polski, księże arcybiskupi i biskupi, zwłaszcza księża biskupi z metropolii gdańskiej, arcybiskupie Tadeuszu, biskupie Janie, biskupie Andrzeju i biskupie Ryszardzie, bracia kapłani, a pośród nich dawni i obecni kapelani Solidarności, panie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, związkowcy Solidarności ze swymi sztandarami przybyli z różnych stron ojczyzny, szanowni przedstawiciele pana prezydenta, władz państwowych, panie ambasadorze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, kombatanci dróg ku niepodległej, wspólnota eucharystyczna zgromadzona na modlitwie pamięci i wdzięczności. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 30 lat temu zawiązała się Solidarność. Wspólnota polskich serc, sumień, pragnień, myśli, szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wobec wolności i godności pracy ludzkiej. Wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej, gospodarczej. Wyrosła z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała, co to niepodległość i wolność. Z ducha Polski wiernej, idącej starych ojców szlakiem, świadomej, że ku wolności wyzwolił nas Chrystus. I wielu z was dziś tu obecnych współtworzyło wspólnotę Solidarności. Szło wraz z nią drogami służby i walki. I idzie dalej. Wspólnotę myślenia, działania, etosu. Wierność ideałom Solidarności odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny więcej. Przekreśliła pojałtański porządek Europy. I przyszło wam zwieńczyć długą, trwającą pół wieku drogę przez Morze Czerwone politycznego zniewolenia. I doszliście do jego brzegu. Polska powstała, by żyć w dużej mierze dzięki wam, ludzie Solidarności, wolna i niepodległa. W dorosłe życie weszło w świat, a przecież dla was, uczestników tamtych niezwykłych dni, wciąż jest tak bardzo blisko. Tak mocno utrwalił się tamten czas w pamięci i w sercach. Odmienił bieg niejednego życia, stał się swoistym punktem granicznym niejednej biografii. Wciąż trwa. Nie zwietrzały, nie spłowiały, nasycone barwą przeżyć i obrazu. I powraca w tych dniach w medialnym przekazie, na wystawach, okolicznościowych ekspozycjach, sceneria tamtych dni. Historycznego sierpniowego strajku, szczególnie ten obraz o symbolicznym wymiarze, brama Stoczni Gdańskiej, udekorowana kwiatami, wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, portretami Ojca Świętego.
i spoza prętów bramy wynurzają się dłonie strajkujących, splatają się z dłońmi bliskich, którzy przyszli przed stocznię. Tak rodziła się solidarność w geście splecionych solidarnych rąk, solidarnych dłoni. I jeszcze z czymś bardzo ważnym. W zawierzeniu Bogu w modlitewnej wspólnocie. Tak było. Sprawił mszę świętą, obdzielił jej uczestników ciałem Chrystusa i Ewangelią nadziei. Pojednał wielu strajkujących z Bogiem w sakramencie pokuty. A wysłał go wtedy do stoczni ksiądz biskup Lech Kaczmarek. Tak było tu w Gdańsku. Tak było w Gdyni, w Szczecinie, w Jastrzębiu-Zdroju, w Hutach Warszawy i Katowic. Wszędzie tam, gdzie wybuchły sierpniowe strajki. Tak było wtedy i tak było później. Bo Solidarność manifestowała w sposób zwyczajny związek polskiej pracy z Chrystusem, z Jego Matką i z Kościołem. I dlatego mówił o tym w 1987 roku na gdańskiej Zaspie Jan Paweł II. Dziwiono się w różnych miejscach, iż tak może być. Iż istnieje więź między światem pracy a krzyżem Chrystusa. Iż istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a mszą świętą, ofiarą Chrystusa. Jest tu z nami sztandar Solidarności. Dawny sztandar stoczniowego międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ten, który powstał w czasie sierpniowego strajku. Na pierwszym zjeździe Solidarności stał się sztandarem całego związku. A na jego awersie widnieją słowa wiara, nadzieja, miłość Polsce. Znakiem tego splotu polskich dróg z drogami Chrystusa jest to nasze modlitewne spotkanie w dniu zjazdu Solidarności w 30. rocznicę historycznego podpisania porozumienia bądź porozumień pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową w sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Porozumienie to między innymi umożliwiło powołanie nowych niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Przychodzimy dziś w duchu dziękczynienia na Eucharystię. W duchu tego zalecenia świętego Pawła Apostoła wyrażonego w czytaniu w liście do Kolosan. Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. I wszystko, cokolwiek działacie słowem i czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu przez Niego. I pragniemy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu dziękować za Solidarność, za jej obecność trwającą już 30 lat w naszej ojczyźnie, za odnowę polskiego życia, za jej etos, za podjęcie odpowiedzialnej pracy nad pracą, jak to ujmował świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner. Także za trud zdobywania wolności, za nieustępliwą służbę sprawiedliwości w życiu wspólnoty, w stosunkach pracy, za trwanie przy wartościach ojczystych, pamięci historycznej, tożsamości, tradycji narodowej. Dziś dziękujemy za ludzi Solidarności, co jej służyli. W dobrym i złym. Nie upadli,
nie odeszli, nie przekreślili tamtej drogi i nie przepraszają za Solidarność. Członków Związkowej Wspólnoty czyniliśmy to już wczoraj, ale czynimy i dziś, którzy w ciągu tych 30 lat zakończyli bieg swego życia i weszli w krąg wiekuistej światłości. Wielu z nich to ofiary grudnia, ofiary stanu wojennego. Polegli w kopalni Wujek w Lublinie podczas różnych manifestacji. Także ci, którzy stracili swe życie w okolicznościach wciąż niewyjaśnionych. Tyle imion i tyle nazwisk. I niech za nimi, ofiarami przemocy, kainowej zbrodni, tam przed Bożym tronem, u źródła miłosierdzia oręduje nowy polski męczennik, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę, kapelan Solidarności.